odsetek takich i takich porodów zależy od referencyjności szpitali. Ta referencyjność określa stopnie patologii, z jakimi dany szpital może się zajmować. Pierwszy stopień referencyjności danego szpitala określa to, że pacjentki, które tam się znajdują, to powinny być pacjentki z ciążami zdrowymi, pacjentki z ciążami donoszonymi po 36 tygodniu ciąży. Wtedy te pacjentki najczęściej jednak udaje im się urodzić siłami natury. Natomiast na przeciwnym krańcu tej statystyki są szpitale z trzecim stopniem referencyjności, czyli te, które zajmują się pacjentkami z największymi patologiami ciąży. I wówczas w tych szpitalach odsetek cięć cesarskich będzie znacząco wyższy. Dlatego no, trudno jest powiedzieć, jak to jest, znaczy pewnie można, jaki jest ten odsetek średni w Polsce, ale to jest taka dosyć ugólniona liczba i tak naprawdę ten odsetek waha się pomiędzy 20% dla tych szpitali z pierwszym stopniem referencyjności, a 60% dla szpitali w trzecim stopniu referencyjności.